Nie wstydzę się Ewangelii. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak, że nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i plazm. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak, iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności. Mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapalali nawzajem żądzą ku sobie. Mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznawali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę nanit niezdatnego rozumu, także wczynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakie nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości, oddani zazdrości, zabójstwu, baśniom, podstępowi, złośliwości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi w tym, co złe, pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. People, but you know, they consider Noah to be a benevolent figure, you know?
because he looked after the animals. Oh, no, the animals. I'm like, kidding me? This is a dude that stood by and watched the entire population of the planet perish. He's not benevolent. He's not even nice. You know what I mean? At one point in the story, his son says, you know, I thought you were chosen because you were good. And he goes, I was chosen because I can get the job done, mate. So I think people are going to be, judging from where their questions come from, I think they're going to be quite surprised what Noah actually really means, what it means to be in that position. A great flood is coming. We build a vessel to hold the innocent. Snakes are coming too? All that crawls, all that slithers. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej rolki. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej rolki? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. The world is full of giants. They have always been here, lumbering in the schoolyards, limping through the alleys. We had to learn how to deal with them, how to overcome them. We were small, but fast. Remember? We were like a wind appearing out of nowhere. We knew that being clever was more important than being the biggest kid in the neighborhood.
As long as we keep our heads down, as long as we work hard, trust what we feel in our guts, our hearts, then we're ready. We wait until they get sleepy. Wait until they get so big they can barely move. Then we walk out of the shadows. Quietly walk out of the dark. And strike. Then we walk out of the shadows. Quietly walk out of the dark. And strike. You will be the God King. For glory's sake. War! Generals gathered in their masses. I will attack the Greeks with my entire navy. Just like witches at black masses. He has sold our soul to death himself. In the fields of bodies burning. She's going to bring all of her with her.